ostatnim czasie zauważyłem, że wielu z was chciałoby powrotu do mojej starej, dobrej serii zamawiania postaci tworzonych przez Trevora Hendersona. Tak, jest to ten gość od Sirenheada. Chwilę nad tym myślałem i stwierdziłem, czemu nie? Tak więc w dzisiejszym filmie przed wami jeden z najbardziej nieoczekiwanych comebacków w historii tego kanału. Chyba zostało tylko te zaginione odcinki bajek dla dzieci, ale to na kiedy indziej może. W każdym razie w dzisiejszym filmie wrócimy sobie do postaci tworzonych przez Trevora Hendersona, aby przyjrzeć się konkretnie jednej z nich. Pośród wszystkiego, co Trevor w ostatnim czasie tworzył, wydaje mi się, że najbardziej zainteresowała mnie zasadniczo ta jedna. Mianowicie Singing Clergyman, czyli śpiewający duchowny. Po prostu spójrzcie na niego, spójrzcie na to zdjęcie i pomyślcie sobie, co to jest. Także cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym to wracamy do świata Trevora Hendersona, przynajmniej na moment, aby przyjrzeć się pewnej postaci przez niego stworzonej, niejakiemu śpiewającemu duchownemu. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem zacznijmy od samego początku. Tak więc tak, nie wiem jak wielu z was czekało na moment, kiedy wypowiem ponownie te słowa, aczkolwiek do tej okazji trzeba się odpowiednio przygotować. Wszystko zaczyna się na Instagramie. Nie umiem. Historia, którą dzisiaj się zajmiemy, swój początek miała na Instagramie kanadyjskiego niezależnego artysty Trevora Hendersona, którego już zresztą bardzo dobrze znacie, przynajmniej większość z was, albo mniejszość. W każdym razie dla tych kilku osób, które nie wiedzą, Trevor Henderson jest artystą, niezależnym artystą, tworzącym obrazki w horrorowej tematyce, na których zazwyczaj, a raczej zawsze znajdują się jakieś niepokojące, abstrakcyjne, absurdalne postaci, takie jak wychudzony ziomek z syreną zamiast głowy. Generalnie strasznie dziwnie mi się do tego wraca, ponieważ na Instagrama Trevora nie wchodziłem może od roku, ponieważ od kiedy już nie nagrywałem materiałów z tego, co on tam sobie narysował, jakoś przestał mnie ten temat interesować specjalnie. Jednakże jak teraz tak na to patrzę, zbyt wiele się w jego rysunkach nie zmieniło. Fajnie, że dalej się rozwija i robi to, co lubi. Aczkolwiek ja sam straciłem jakieś większe zainteresowanie rozkminianiem tego, co robi dana postać, którą stworzył. Jednakże i tak, kiedy teraz tak na to patrzę, jest kilka postaci, które są gdzieś tam ciekawe, o których wcześniej nie opowiedziałem. A jedną z nich jest wspomniane na początku tego filmu, Singing Clergyman. Czyli śpiewający duchowny i myślę, że już sama jego nazwa powinna was całkiem zainteresować. Tak więc, skoro już wchodzimy w jego historię, postarajmy się trochę zmienić klimat, aby to wszystko było ziepko bardziej niepokojące. Tak więc o Singing Clergymanie od Trevora Hendersona po raz pierwszy usłyszeliśmy za sprawą tego obrazka, za którym kryje się całkiem ciekawa historia, którą być może przytoczę wam na początek. Jest rok 1986. Dwójka śmiałków eksplorowała opuszczony kościół położony w pewnym miasteczku w stanie Claremont w Ohio. Tak jest, oni weszli do opuszczonego kościoła w Ohio i myśleli, że to będzie zwyczajny urban exploring. W razie czego, jakbyście kiedykolwiek znaleźli się w Ohio, to pamiętajcie, że tam jakieś sirenheady i reszta tego wszystkiego to codzienność. Jeżeli kiedykolwiek myśleliście, że Trevor Henderson tak naprawdę rysuje swoje postaci, no to byliście w błędzie. On tak naprawdę jeździ do Ohio i robi im zdjęcie. Aczkolwiek wracając do tematu, nastolatkowie weszli do owego kościoła, a tam spotkali coś nieoczekiwanego. Otóż na zapleczach budynku spotkali to. Dziwny, ręcznie zrobiony automat, który najprawdopodobniej stał w bezruchu i śpiewał do nich. Podobno jego dźwięk nie przypominał absolutnie niczego, co kiedykolwiek mogli słyszeć. Po owym spotkaniu chłopaki cierpieli na skrajną bezsenność, trudności z koncentracją, desperacką potrzebę powrotu do duchownego i podobnego usłyszenia jego śpiewu. Niestety na tamten moment maszyna prawdopodobnie zniknęła i jej ówczesna lokalizacja nie była znana. Sam Singing Clergyman został ukazany na dwóch zasadniczo zdjęciach, na których wygląda bardzo podobnie. Oczywiście oba pochodzą z kolejnej wizyty Trevora Hendersona w Ohio. I przyglądając się w jego postaci, cóż, mamy robotyczną postać, wyglądającą jak jakiś endoszkielet z FNAF-a, która ma ludzkie dłonie i połowę ludzkiej twarzy, ale oczywiście zdaje się, że jest to syntetyczne. Co więcej, sam jest odziany w ornat, czyli szatę liturgiczną, w którą zazwyczaj ubierają się księża. Mówiłem, Ohio to ciekawy stan. W każdym razie na tamten moment, czyli na 8 października 2021 roku, kiedy to zdjęcie ujrzało światło dzienne, niewiele było na temat duchownego wiadomo. To jednak zmieniło się wraz z pojawieniem się kolejnego postu,
który powiedział o nim wszystko, co chcielibyśmy kiedykolwiek wiedzieć. Ponad rok później, bowiem 2 listopada 2022 roku, Trevor podzielił się kolejnym zdjęciem, które zrobił w trakcie swojej wizyty w Ohio. Mianowicie takim zdjęciem, które tak naprawdę pochodziło z 1954 roku. Z zapisu dowiadujemy się, że właśnie w 1954 roku Robert Lauhill Gant wraz ze swoją rodziną kończyli konstrukcję maszyny zdanej jako śpiewający duchowny, Singing Clergyman. W nowym zdjęciu widzimy całą rodzinkę wraz ze śpiewającym duchownym. Tuż za nimi natomiast widzimy ich piękny dom. Co takiego mogło pójść nie tak? Ano, zbudowała się robota w Ohio. Otóż okazuje się, że zdjęcie to zostało zrobione na równy miesiąc przed zniknięciem całej rodziny, w tym również robota. Sam Robert stwierdził, że czekał na ostatnią wiadomość, zanim mógł dodać ostateczną część projektu, czyli Oczy Boga. W ten oto sposób jego niedokończony projekt prawdopodobnie stał się odpowiedzialny za zaginięcie całej rodziny Roberta. Wobec tego, co później wydarzyło się z maszyną i kim zasadniczo jest Singing Clergyman, jej przyszłość od tamtego momentu niestety nie jest znana. W każdym razie z biegiem czasu sam duchowny pojawił się jeszcze na kilku zdjęciach, które Trevor Henderson opublikował. Na jednym z nich wokół jego głowy znajduje się aureola, co czyni go jednym z patronów, czyli jedną z tych postaci Hendersona, które odpowiadają za coś pozytywnego. Nie wiem, jak ma się do tego zaginięcie całej rodziny, ale no być może nie on jest za to odpowiedzialny, no nie wiadomo. Ponadto na grafice prezentującej swoistą tier listę potworów Hendersona względem tego, jak bardzo są one niebezpieczne, sam clergyman pojawił się gdzieś niżej w tej całej tabeli i został określony mianem niezbadany. Zatem ostatecznie nie wiadomo, czy jest on tak dokładnie dobry, czy może nie do końca. W każdym razie wydaje się być całkiem ciekawą postacią. Na pewno jest inny od całej reszty, interesująco wymyślony. No i cóż, wy napiszcie w komentarzach, co wy oczywiście sądzicie na jego temat. W dzisiejszym filmie z mojej strony to byłoby już raczej na tyle. Szczerze, całkiem fajnie wróciło się do tego Trevora Hendersona. Nie wiem, czy to jest powrót jakoś na dłużej, bo jak już wspomniałem wcześniej, przez długi czas trochę mnie te jego kreacje nie interesowały. Swego czasu przerzuciłem się trochę na Backroomsy, bo to było w sumie całkiem podobne względem tego, co robi Henderson, no ale zawsze można wrócić do jednego bądź drugiego. Tymczasem, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to było już na tyle. Zostaw suba na kanale, jesteś tutaj nowy. Strzel również kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli materiał Ci się spodobał. Zapraszam Cię do mojego Instagrama, a także TikToka. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się już w kolejnych materiałach. Mówi do Was Montar. Trzymajcie się krótko, miłego dziękuję Wam wszystkim. Cześć!